Cześć! Tym razem zapraszam Was na domowe czekoladki. Chciałabym Wam pokazać najprostszą wersję przygotowania czekoladek. Jeżeli Wam się spodoba, to postaram się też w kolejnych cyklach pokazać Wam, jak zrobić taką pięknie błyszczącą, jak temperować czekoladę, jakimi nadzieniami nadziewać i tak dalej, i tak dalej. Na początek coś bardzo, bardzo prostego, coś, co nie sprawi na pewno nikomu z Was problemów. To są takie czekoladki z gorzkiej czekolady napełnione musem truskawkowym, aby nie było, że oszukuję. Bardzo się poświęcam. Są naprawdę pyszne. Widzicie? Jest czekolada gorzka na zewnątrz i w środku jest taki mus truskawkowy. Bardzo proste do przygotowania. Są pyszne. Niejedna bombonierka mogłaby się schować. Przygotowanie, tak jak wspomniałam, jest proste, więc ja zachęcam Was do ich zrobienia. Na początku roztapiam czekoladę w kąpieli wodnej, dzięki temu na pewno Wam się nie zważy. Teraz przygotowuję sobie foremkę, to jest foremka do czekoladek i każde zagłębienie, u mnie to są serduszka, smaruję czekoladą. Lepiej dać nawet grubszą warstwę tej czekolady niż zbyt cienką. Ja po prostu staram się dotrzeć z tą czekoladą do każdego zakamarka serduszka, pomagając sobie łyżeczką. Tak przygotowaną foremkę z czekoladą wkładam do lodówki, aby całkowicie ta czekolada zastygła. Mniej więcej na 1 godzinę. Teraz przygotowuję mus truskawkowy. Miksuję truskawki i do zmiksowanych truskawek dodaję rozpuszczoną we wrzątku, ale już przestudzoną żelatynę. Dokładnie wszystko mieszam. I tak wymieszaną masę nakładam do moich foremek z czekoladą. Nakładam mniej więcej tak do 80% wysokości, żeby jeszcze zostało miejsce na denko czekoladek. Całość chowam ponownie do lodówki, aż ta galaretka truskawkowa zastygnie. U mnie to było około 30 minut. Na koniec przygotowuję spód czekoladki, znowu roztopioną czekoladę, nakładam w te puste przestrzenie czekoladek i jeszcze za pomocą szpatułki równam, aby czekoladki były równo od spodu. To możecie pominąć, jeżeli ładnie równo wyłożycie czekoladki do wgłębień. Całość ponownie chowam do lodówki, aż czekoladki zastygną. Przed wyjęciem czekoladki sprawdzam, czy nie wyjdą mi z foremek z jakimiś nierównościami. W razie potrzeby usuwam wszystko nożem. I teraz delikatnie wypycham z foremki silikonowej czekoladki. Jak widzicie, bardzo ładnie i łatwo wyskakują z mojej foremki. Mam nadzieję, że u Was będzie podobnie. Czekoladki są bardzo, bardzo smaczne. Moje zrobiłam z czekolady gorzkiej, napełniłam musem truskawkowym. Mam nadzieję, że Wam ten pomysł się spodoba. Mam nadzieję, że spodoba Wam się pomysł na przygotowanie domowych czekoladek, domowej własnej bombonierki, nie tylko na specjalną okazję. Do środka możecie naprawdę włożyć fajne, owocowe nadzienie. Tak jak wspomniałam, jeżeli pomysł Wam się spodoba, to postaram się pokazać też inne sposoby nadziewania takich czekoladek. Czekam na Wasze komentarze, czekam na zdjęcia Waszych małych słodkości, czy to z nadzieniem truskawkowym, czy z innym. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!